kim jest Krzysztof Krawczyk Junior? Wiemy, że nieźle śpiewa, bo są takie nagrania na YouTubie, ale niewiele więcej wiemy, jakim on śpiewa. Ja udostępniłem te nagrania po prostu. Mhm. Zrobiłem z całego serca, dlatego nie mieszałem się do jego kariery i artystycznej, bo jak tata żył, no to przecież to nie... Nie to, że moim obowiązkiem, ale kiedyś mi powiedział, jak Ewa nas z Krzysztofem zaprosiła, pamiętam, jak wychodziłem, Marian, byś mógł coś dla mojego syna, bo widział, że ja tak ładnie się poruszam z tą młodzieżą, z tym hip-hopem, z tym wszystkim. I mówię, Marian, proszę cię bardzo, ja ci dam pieniądze na teledysk, ja ci dam na nagrania, weź jego wyprodukuj. Wziąłem sobie to do serca. Mhm. Ja mówię, nie Krzysio, wujek jemu po prostu, to będzie prezent od wujka. No właśnie, tak naprawdę mam wrażenie, że Krzysztof Junior jest tak bardzo mocno na marginesie tego życia Krzysztofa Krawczyka. Jak się zastanawiam, z czego to się bierze, bo wychodzi na to, że to jest bardzo zdolny człowiek, o którym nikt do tej pory nie słyszał. Słuchaj, jego mama była znakomitą wokalistką, muzykiem. Tata Krzysio Krawczyk. Ma wszystko, żeby... No właśnie, a nie tak. Jest gwiazdą. No, wiesz dlaczego, bo jego mama 10 lat temu umarła, 12. On nie mieszkał z Krzysztofem. Miał złe relacje. Nie wiem, kto był winien, kto nie, bo też w środku nie byłem. Bo nie chcesz Krzysztofa, już nie ma, czy Krzysztof, czy Ewa, czy ktoś inny. Bo bym był po prostu... Nie to, że niesprawiedliwy, ale nawet nie wypada teraz mówić, bo to nic nie przywróci Krzysztofa ani relacji z nim. Jasne. Nie było między nim, można powiedzieć, a domem Krzysztofa dobrych stosunków dyplomatycznych. Mm-hmm. I Krzysztof się tak wyciszył. Bo to jest chyba bardzo spokojny człowiek, tak? Bardzo, taki wycofany, ale... grzeczny, taki mam jego obraz przynajmniej. Tak, ale jemu, z nim się zaopiekował i go wziął do swojego zespołu Krzysztof Cwynar. Taki legendarny piosenkarz, wokalista lat 60. I on jemu poświęcił, dał mu tą scenę. Tą scenę mi on był po wypadku też. On go tak do siebie przytulił. Dał mu jakieś życie artystyczne. Ale to było za mało dla niego. Ale teraz jest piękny czas, że ja oczywiście odpocznę od tego trollowania tych ludzi, od tego obszczekiwania mnie. Od tych hejterów, tylko ja wiem, kto to robi, nie chcę się w tym mieszać, ale może jak nie wytrzymam, to ujawnię tą kiedyś prawdę. Tak, bo ja widzę, że tu jest jakieś szczególne napięcie na tej linii ty i menadżer Krzysztofa, czyli pan Kosmala. No, on tak bardzo nerwowo w zasadzie odnosi się do ciebie i ty też twierdzisz, że rzeczy, które opowiadał o tobie na przykład przy okazji pogrzebu, to są rzeczy wysane z palca. Teraz kłamstwo z kolei... to jest, oczywiście. I ta sprawa wcale nie ucicha, bo on zdaje się też w inny sposób ciebie teraz atakuje, tak, wspominałeś o tym. Trollami, wiem, trollami, hejterami, ale ja napisałem Ewie takie oświadczenie o tym rozliczeniu się z młodym, zabrałem głos, na pewno to czytałaś nam tak, na internecie. Tak, czytałam, ale to też chyba dlatego, że Krzysztof Krawczyk cię kiedyś poprosił o to, tak? Tak, żebyś dbał, no oczywiście, o jego syna. Dlaczego? W razie, gdy coś mu się stanie. Jak nie byłeś z Ewą, z Kaliną, jakbyś się rozstawali, to mnie prosił. Zaprosił mnie do hotelu, ja z Danii przyjechałem, że Marianie, jak coś się ze mną stanie w życiu, to nie daj krzywdy zrobić mojemu synowi. Pamiętam te słowa w hotelu i się popłakał. Ja się też popłakałem. Wiesz, byliśmy troszeczkę w emocjach. Się nawet bałem od Krzysztofa, wiesz, bo on był wrażliwy, co sobie zrobi, może jakieś samobójstwo, ale nie. Krzysio, będzie dobrze jeszcze, wszystko znajdziesz jeszcze. Tyle przed tobą pięknych rzeczy, no. Także tą Halinę bardzo ciężko przeżył. No i ja powiedziałam, Krzysio, w porządku. Potem pamiętam, jak jego mamusia, pani Lucyna, była 40 km od Łodzi. Nie rozumiałem tego, dlaczego. Była w domu starości. Była, ale w luksusowym takim. I nie mogła swojego wnuczka zobaczyć. I Krzysztof mnie poprosił, weź go kiedy zawieź. I ja z moją Bożenką, żoną, którą jestem do dzisiaj, zawieźliśmy do pani Lucynki. Jak zobaczyła mnie, że ona mnie zna od tylu latach, od trubadurów całych. Zresztą my blisko byliśmy razem i z panią Lucyną też. Powiedziała, błagam cię, ratuj mnie. Nigdy w życiu nie daj zrobić sobie, nigdy w życiu nie daj zrobić krzywdy mojemu wnusiowi. Bo jak on żył, to on miał fantastyczną opiekę. Nie był tak samotny.
Bo tak, z tatą nie miał stosunków dyplomatycznych dobrych, z jego macochą nie miał dobrych. Nie wiem, czyja to wina, bo nie chcę być sędzią i nikogo skrzywdzić. No. I miałem takie właśnie, spełniam jego, można powiedzieć, testament honoru, testament honoru. Dlatego nigdy w życiu jemu nie dam krzywdy zrobić, a jeszcze jak będę mógł, to pomogę. To jemu pomogę, a teraz fajnie widzę z nim, że on coś mi rośnie. Odejście jego taty było, że on rośnie, że on rośnie, że on się pięknie rozwija, jeszcze jest surowy, ale ten Krzysztof Cyna pięknie pracuje nad tym. Wiem, że jak będę mógł, jak dożyję, to ci Krzysztofie mówię, bo mnie podsłuchujesz, nie zostawię jego i co spróbuję zrobić, spełnię twój i twojej mamy testament.